Cześć, witam was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gold Mining Simulator. Dzisiaj no, musimy się zabrać do porządnej roboty. W zasadzie zabrać, no, cały czas pracujemy porządnie. Czekajcie, chciałem wejść na dach tego. Da się tu wejść? Da się tu wejść. Jest urobek, 50% załadowana już przyczepa. No i co, to lecimy dalej. Słuchajcie, no jest 8 dni do lata. Temperatura minus 1 stopień i godzina 15. No to jeszcze dzisiaj mam nadzieję, że sobie popracujemy. Zapalimy sobie nawet światło. No bo czemu nie? No i lecimy, słuchajcie. Oczywiście z muzyczką w przyspieszonym tempie. No bo lepiej się wtedy pracuje, także lecimy. Okej, słuchajcie, wezmę, załaduję sobie już, tam wsypię to, ten cały, całe to co żeśmy tutaj, no ten piach, to wszystko załadujemy na, do ładowarki tamtej. I lecimy. I jeszcze raz, znaczy tak, załadujemy ile się da, a tam już jest 90, o kurcze, a to dobrze, ja już nie pamiętam, co żeśmy robili w poprzednim, dobrze, ale to super. Bo jeszcze tam jest załadowana nawet. Dobra. Super, to żeśmy ładnie zrobili, bo tak, tu jest załadowane 98, tak? Nie, tak, jest załadowane 98%. Tam też jest 91. Dobra, dopuszczamy, słuchajcie, wodę. Mam nadzieję, że nam woda nie zamarznie w rzeczce. Teraz tak, puszczamy to. Czekajcie. Dobra.
Niech się tutaj. I teraz puszczamy te dwie. Dobra. O, i tu będzie ładować cały czas. Tu ładuje elegancko. A jak tam? 31%. Wszystko leci dobrze, dobrze, dobrze. No i teraz wywrotą, teraz będziemy doładowywać. Tam szybciej. RF. Dobra. O, no takim tempem. Takim o. Nie za szybkim. Pięknie, pięknie. Cały czas tu chodzi. No właśnie, widzicie, a jak ja mam, będę miał drugą wywrotę, to sobie druga już tutaj będzie czekać. Tą tylko wyjadę. Pięknie. Czterdzieści siedem procent już. No i idzie robota, nie? To żeby ten taśma szybciej ładowała tutaj. Może w sumie załadujemy sobie ją. Wiecie? Czekajcie. Zrobimy tak. A, tu jest wszystko załadowane. Myślę, jak tutaj zrobić, żeby po prostu. No to 47 zanim to przeleci. Też trochę minie czasu. Tam ładować można by było. To jest zbyt wolna. Ten wolny. To żeby szkoda, że nie ma jakiejś takiej, wiecie, prędkości, że prędkość można zmieniać, ale chyba nie ma nic takiego. Przełączyć. No nic. Jak tam? Już nic, minęło wszystko. Dobra. Jeszcze, dobra, to możemy to wszystko wyłączać. W sumie. A temperatura poszła w górę, super. Jak to wszystko wygląda? 67% już. Elegancko. Dobra, lecimy. Dobra. Tu mi wyskoczył też komunikat, że w ładowarce jest mało paliwa, ale spokojnie. Jeszcze damy radę parę kursów zrobić. No dobra. Aha, jeszcze takie
Jeszcze jeden z widzów sugerowałby, żeby tą ciężarówką zjeżdżać na dół. No tak, ona tu będzie na dole stała, ale ja muszę to najpierw powiększyć sobie, bo gdzie ją ustawię? Nie mam gdzie za bardzo z ciężarówką, tutaj mamy siły, raczej manewru nie mam za bardzo nią. Muszę sobie powiększyć najpierw tutaj jakby ten otwór, no. Zgasimy światełka. Ups. Wroty wywalił. No dobra, słuchajcie, to co? Przyspieszam czas. W rytmie muzyczki lepiej się pracuje. We'll be right back.
Okej, okay, dobra, wyłączymy sobie światełka, silnik też zgasimy. No i lecimy, mamy kolejne już tutaj załadowanie, tam mamy pozaładowane wszystko już. Będziemy uruchamiać maszynę. Dobra. Tu sobie leci. No, wszystko w zasadzie możemy włączyć. Najpierw może wodę. Paliwo. Dobra, tutaj wszystko możemy włączyć. Bo już to leci. No, tutaj 80. No, bo to i tak szybciej to przerobi tutaj. Trzęsarka szybciej to przerabia niż podaje mi, kurczę, ten pociąg. Ale dobrze, dobrze, bo to też jest fajna kontrola, bo tutaj widzę 75, jeszcze dzisiaj będziemy, kurczę, no, prać te wszystkie dywany, nie dywany, no i znajdować złoto, no. Przede wszystkim też mi na magnetydzie zależy. Dla kowala, żeby tam ulepszenia mu porobić. Dobra, mogę powoli już tu wsypywać urobek. Oj! Jak to tu wygląda? 90% już. Dobra, nie wiem czy to da radę, da radę. To chyba już będzie w tym chyba tak, chyba tu już 100% może i będzie. Wszystko zatrzymamy. W zasadzie to nie naładuje mi. Czekajcie, czekajcie. 100%. Dobra, to niech załaduje mi tutaj. Przeładuje mi to wszystko. Elegancko, też dobry pomysł. Wody nie musimy. Dobra, to mi przeładuje. Czy na ciężarówce coś mam? Już nic nie mam. Dobra. Czekajcie. Patrzcie jak to tam. Aha. 23. Jak to idzie? 17, 15. Chyba szybciej tam. Dobra, to tutaj będę musiał to zatrzymać. Dobra. Dobra, mamy to. Dobra, wysypiemy tylko tutaj,
Żeby to nie stało mi tak. Dobra. Załaduję się tylko. Dobra. Albo dobra, wyjadę z tym jeszcze. Dobra. No i lecimy. Słuchajcie, mamy 100% tu wszystko. Dobra. Zapalę latarkę, bo ciemno. Czy ciemno jest? Nie też. Cześć, no bo w sumie jest 15:40, to nie powinno być jeszcze tak ciemno, ale przypominam tutaj, kurczę, to masakra z tą pogodą. Teraz tutaj tylko jeszcze. Okej. Teraz tak. Zaniesiemy ten kubełek. Czekajcie. Tutaj też? Zaraz, chwila. Coś chciałem sprawdzić. Pusty? Pusty. Tutaj jakby coś się podświetliło mi. Ale chyba nie. Nie. No szkoda, że tutaj nie można te kubełku wkładać jeszcze. O, kuźwa. Dobra, no trudno. Dobra, teraz tak. Bierzemy te kubełki. O kurde, tu nie był jeden kubełek wrzucony. Zobaczcie. Cały urobek straciliśmy. Jeden. Kurde, no. No widzicie, zawsze coś tam się musi przytrafić. Okej. No niestety. Po prostu zapomniałem podłożyć. Też widziałem faktycznie na tym filmiku swoim, faktycznie jest tam ten rozgałęźnik tych mniejszych węży. Po prostu jest on tak podobny do tego rozgałęziacza prądu, że myślałem, że to on. Kurde, no, to także widzicie, no. Fajnie to zrobili, fajnie, naprawdę. Czekajcie, teraz tak, przydałoby się, bo to są czyste. Chyba. Nie mówcie, że ja tutaj nie włożyłem. Super. Ale jaja. No i mamy porażkę. Pierwszą porażkę tutaj. Nie włożyłem po prostu tych mechów. Bo mówię, skąd one tu?
Całkowicie o nich zapomniałem. Super. Bajera. No widzicie. Super. Zobaczcie, ile urobku straciłem. Pięknie. Ale w życiu też tak bywa. Kurde, no. Czy to... No i to zarobiście. Człowiek jak się śpieszy, no to faktycznie może wszystkiemu tutaj o wszystkim zapomnieć. No ten to faktycznie nieudany. Nieudany, kurde. A gdzie są tłumaty? Ja pierdzielę. No nie mówcie, że ja w ogóle tutaj to pozapominałem. Zarąbiście. Ale ja nie wiem, jakim cudem to się stało. Super. Zobaczcie, jaki urobek straciłem. No idiota. Jaja. Super. To tylko, kurde, tylko ten kubełek będzie i tylko z tych mat. Jakim cudem to zamontowałem nawet te kraty tu, nie? Chociaż nie, bo tu jedna musi, dwie leżą. Kurde, no. No dawaj, no. Co jest? To nie jest ta? To nie jest ta. Czekajcie. To gdzie one są? To są te. To jest ta duża. Kurde no. Ale zonk. Totalny zonk. Dobra. Ten odcinek to jest totalny zonk. Dobrze, że... O, tu są te maty. Ja dlaczego ich nie założyłem? Za dużo mam tamtych małych i po prostu muszę tu wszystko sprzedać. Powiem szczerze. Bo tu są, tu są. Ja pierdzielę. Masakra. No, gdzieś jeszcze jedna mata się mi zgubiła. No i teraz szukaj maty w polu. Tu nie ma tej. Tu jest chyba, to jest ta. Mech. Ale mech. Ale mech. No kurde no. Ale kibel. Ale nie wiem, czy to się w ogóle opłaca odpalać. Brak mi słów. To jest totalny był na stracenie, nie? Super. Porażka niesamowita. Ajajajajaj. To też jest jak się człowiek śpieszy. Czekajcie, tutaj jest podpięte? Nie wiem, gdzie jest wąż od wody. Tu jest prądu.
A ja zwinąłem chyba ten kabel. Czekajcie, czekajcie, tu jest jeden, a gdzie jest drugi? No właśnie. Nie, ja nie będę teraz jechał po tamten, jak to się nazywa? Rozgałęziacz. Nic nie zrobię w ogóle. Teraz tak, trzeba włączyć tutaj. Odpiąć to. Okej. A no tak, ale pompę trzeba załączyć. Wiaderko. Okej. Kurde, ale super, się ucieszyłem. Pieniędzy mam 16 000. Myślałem, że wywrotę jeszcze jakąś jedną wypożyczę. Musiałbym podliczyć, ile cały wynajm wszystkich maszyn mnie kosztuje dziennie. I sprawdzić, czy będę miał tyle pieniędzy. Ale kibę. Dużo nie znajdę. Golda. W tym odcinku. Kurwa. Czekajcie, gdzie tu jest jeszcze. Dwa kubełki. No, 2,5? Nawet nie. Zobaczymy. Przecież nawet nie ma sensu jechać do Kowala, bo on wyśmieje nas. O czym nie? Z czym ja tutaj przyjeżdżam? Kurde no.
No i zobaczymy. Dobrze, że jeszcze się robi widno, to jeszcze się popracuje. Może w którymś z odcinków wynajmę tutaj taki sprzęt do wiercenia dziur. Ile żeśmy znali? 44 gramy. Masakra. W sumie to nie muszę tutaj odłączać, tylko ten odłączę, tak. Tylko ten będę odłączał przewód. Te dwa niech sobie będą w sumie. No, bo i tak to mnie ten. Dobra. No to masakra. 44 gramy, super. Tu jest stówka załadowana już. To możemy nawet to też zjechać. Czy tam wszystko już mam? Nie mam wszystkiego, kurde. No znowu bym to zrobił. Zobaczcie, przecież tutaj nie mam mat włożonych. Super. Weźmiemy sobie już te. Kurczę, tę wiaderkę. Jeśli tutaj nie pamiętają. Super. Super to działa. Fizyka w tej grze. Wyjmę te wszystkie teraz sobie. No i dobra. To było na tyle. Jadę do roboty, lecę do roboty, załadować kolejny transport, ale już będzie szybciej szło, to znaczy już wiadomo co i jak. Może sobie już też popracujemy tak bez przyspieszania tempa. No. Jak ja to nie ten. No trzeba o wszystkim pamiętać. Trzeba o wszystkim pamiętać, kurde. I robić to w takiej kolejności, wiecie. Coś się tam uprało się tematy, od razu je zakładać, nie? A nie tak jak ja, kurczę. A wezmę czymś coś innego, nie? Trzeba pilnować. No, sporo tutaj straciłem. A chciałem sobie drugą ładowarkę.
Nie ładowarkę, tylko wywrotę. Wypożyczyć. Czyli stać mnie na wypożyczenie, tylko że... mógłbym... ale nie. Bo jeszcze kurde, przecież wynajęcie kolejnej, to się trzeba ulepszyć tutaj plac. Że mogę więcej tych wywrotek tutaj. Kurde, chyba że zrezygnuję z tego. Oddam tą koparę, bo tak zrobię. Bo jeszcze jest jedna rzecz, jedna sprawa. Mógłbym wynająć, oczywiście wynająć, maszynę, która będzie mi sprawdzać, gdzie mniej więcej to złoto jest. Tylko nie wiem, jaki czas trzeba by tam poświęcić. Nigdy jej nie używałem, żeby po prostu tutaj pojeździć po tym całym placu, po tym wyrobisku jakby, i sprawdzać, gdzie znajduje się złoto. Ona tam po prostu wierca się w ziemię i wskazuje, w którym kwadracie jakby, w której jest złoto i nie trzeba by teraz tam kopać w tym miejscu danym. Tylko, że wiecie, mi chodzi też o ten magnetyt, nie? Ona nie wskazuje. A nie, czy ona wskazuje też magnetyt? Być może. Ale to wiecie, no kurczę, to są. No, już 99%. Wiecie, no szybko tu idzie. Czyli miał jedną wywrotę. Światła. No zastanowimy się, może wypożyczymy tą wywrotę. Tu załadujemy do pełna. Dobra. No zastanawiam się, kurde, co tu zrobić. Na pewno nie stać mnie na razie na kupno kolejnego powiększenia placu, bo to też tam więcej kosztuje już teraz chyba. Wtedy 20 tysięcy, teraz chyba ze 30 kosztuje.
chyba zrezygnuję, słuchajcie, z tego. Z koparki. Tylko, że jak zrezygnuję z koparki, to już nie będę miał ten system wiercania się. To znaczy, no, chciałbym znowu koparkę jakąś. No tylko koparką mógłbym tam już wtedy lepiej wydobywać. No bo wiecie, już wam pokazuję, o co mi chodzi. Ona pokazuje gdzieś na placu, przypuśćmy, czekajcie. O, powiedzmy tak. Musiałbym, ale to też rozkopałem tu wszystko brzydko. No chyba nie, to połączymy to wszystko i dopiero, no dobra, jakoś coś tam pomyślimy. Chodzi o to, że takim sprzętem się wjeżdża i ona wwierca się. I tam gdzie pokazuje, nie, musiałbym po takim całym jechać i ona sobie jakby podzielone na, czekajcie, jak tutaj tu jest, nie ma, tak, chyba tutaj pokazane, mapa złota, o, tutaj mamy, zobaczcie. Mapa złota, czekajcie, to jesteśmy tutaj, jak to jest? Chyba, czekajcie, gdzie to jest? Jak to jest? Działka. Las. No, to też jest działka, no. To jest granica kopalni. I ona, widzimy, są po kwadraciki takie. 288, 289. I ona się wwierca i pokazuje, że w tym kwadracie znalazła tyle i tyle złota. Magnetytu chyba też, zaraz zobaczymy. Ta, nie. Żyła złota jest. A, no właśnie. Czyli magnetytu nie pokazuje chyba. Głębokość odwiertu, żyła złota, całkowita ilość złota. Pokazuje mniej więcej na ten. No i trzeba by tu koparką przyjechać i sobie tutaj dłubać, nie? W tym otworku jednym. No to jest bardziej żmudna moim zdaniem praca, chociaż szybciej znajdzie się może takie złoto. Tylko, że to też, kurczę, tą koparą, tą później, no nie wiem, dziwne to moim zdaniem. A tutaj to wiecie, no tutaj to robota idzie cały czas, no. To wolę chyba wynająć jeszcze jedną wywrotę. Chociaż nie wiem. Ciężko mi powiedzieć coś teraz na ten temat. Bo jeszcze tam tego sprzętu w ogóle nie używałem nigdy. Kurde, no wchodź. Wchodzisz czy nie? Kurde, no. Dziwne. Ale dobra, no coś pomyślimy. Coś pomyślimy. Wolałbym chyba jednak wywrotę. Bardziej się bawię lepiej przy tym. Bardziej, że to by mi stała ta czołowa by mi stała w, no, nie pracowała. To też bez sensu. Tak, chyba weźmiemy. Wezmę, słuchajcie, oddam tą. Oddam koparę, bo ona teraz bezczynna mi stoi, ja za nią płacę. To będzie chociaż jedno urządzenie, za które nie będę musiał płacić. Chyba tak zrobię. Dobra, ale to zrobimy już w następnym odcinku. Też załaduję do końca, tak żeby mieć przygotowaną sobie na kolejne transporty. No jeszcze jedna łycha.
No tym bardziej, że ten magnetek mi jest potrzebny. No co z tego, że złoto będę miał, jak chciałbym z kowalem troszeczkę parę rzeczy pozałatwiać. Typu właśnie, żeby mi no tyle złota na przykład nie marnował. No, jeszcze jedną łychę sobie wezmę na przyszłość, żeby była. Załadowana. Podjadę tam. Dobra. I niech se czeka, słuchajcie. Do jutra. To jest, znaczy do jutra, do następnego odcinka. Tu mamy stówkę załadowaną, tam mamy stówkę. Git majonez, słuchajcie. Git majonez. No i dobra, to na dzisiaj to wszystko, słuchajcie, z mojej strony. Także trzymajcie się cieplutko. Do następnego. Cześć!